beta 0.46. Najpierw zrobimy spina darmowego oczywiście. Nasze wsparcie dla Ukrainy, żeby wraz będziemy grać. Nie wiemy, kiedy wojna się skończy. Liderzy bukareszteńskiej dziewiątki, którzy przyjechali do Warszawy, podpisali na koniec wspólną deklarację bezpieczeństwa. Ważną przed lipcowym szczytem NATO w Wilnie. Jakby co to złożyłam, bo jestem na wersji beta i mi wszystkie postacie zlikwidowało, a miałam tu tego banana, oczywiście. Na takiego przyjaciela w formacie szorstki przyjaźni. To znaczy, że będziemy współpracowali, współpracować muszę musimy. Muszę sobie to poszukać, bo nie wiem, gdzie to jest. I tego banana jeszcze miałam. Negocjacje. I Ukraina, i Polska, i no i oczywiście jego miałam kupionego. Ale dobra, zaczynamy gierkę. Widzimy, co zaraz ja chcę po prostu wrzucić. Dobra, jaka mapeczka będzie? O, miałam lagę. Dobra. Jakby co, moje bardzo ogląda wiadomości, to Westinghouse. Projekt budowany ze stabilnym, doświadczonym, bezpiecznym partnerem. Projekt, który wpisuje się we współpracę polsko-amerykańską. This is more than just a commercial project. To coś więcej niż tylko projekt komercyjny. Jest to projekt o charakterze bezpieczeństwa, o charakterze geopolitycznym. Pomogło mi. To są kolejne wymierne skutki rosyjskiej inwazji na Ukrainę. Biden pokazał, że zachodni świat jest zjednoczony i że nie zapomni. O Jezus, spadł. Jacek Tacik, fakty. Już odjechał. Sorry. W wywiadzie dla TVN24 prezydent Andrzej Duda zapowiedział zwołanie na piątek. Nie mam żadnych emotek, bo nic wydać. Z konta, a w ogóle wiedział, nie wiem, hasła do konta tej. Nie mamy to. O Kijów, powiedział też w wywiadzie prezydent. Albo czegoś takiego, że pan się coś kupi. O Jezu, Bidena, tak? Nie udało jemu się. Ale mówiąc szczerze, no się nie udało? Spodziewałem się, że pojedzie do Kijowa. Prezydent pojechał pociągiem. O, taki sam skin jak ja mam. Takim samym fajnie. Pociągiem, jak myśmy jeździli do Kijowa. To nie jest ale żaden pociąg o nie. To jest zwykły czemu pociąg. Się to jest bawi? Pociąg, który jedzie 500 km przez Ukrainę, która jest w stanie wojny. Mam nadzieję, że stoper nie dojedzie. Do odwagi prezydenta z jednej strony, determinacji prezydenta. Myślę, że stoczył ciężką walkę na z ludźmi, którzy są odpowiedzialni za jego bezpieczeństwo. Nie mam wątpliwości dobra. Żadnych, że Ameryka zaangażowała olbrzymie siły i środki, żeby operację. Myśmy nie zauważam, ile naszymi działaniami to wspierali. Ale dobra. Natomiast jest to wielki pokaz siły ze strony no. Ameryki. Cały wywiad z prezydentem Andrzejem Dudą powtórzymy o 20.30 w TVN24. Kurde, wojna, niezła mapa. Chaos, kontrastabilność, nadzieje, raz mogłam odpaść, raz odpadłam, raz nie odpadłam, ale możliwe, że mogę przejść do kolejnej rundy. Jak tu przynajmniej ktoś nie ma piąchy. Amerykański prezydent spotkał się z politykami opozycji. O Jezu, gość odpadł. Katarzyna Kolenda-Zalewska. O nie! Kolejny gość odpadł. Oni szybko odpadają, dobra. O nie! Nie, ktoś mi zablokował. One będą budować nowy świat, który powstanie po wojnie. Jaki on będzie? Jak mówił prezydent Biden, to zależy wyłącznie od nas. Trzeba wybierać. No proszę mnie nie spychać. Mamy wybór między chaosem a stabilnością, między budowaniem a niszczeniem, między nadzieją a strachem. Nie ma lepszego czy słowa finał. Niż wolność, nie ma słodszego słowa niż wolność, nie ma lepszego celu już i większej aspiracji. Patrzy na normalnie pęka. Głowa mi już pęka. Przez Bidena wizja przyszłego wolnego świata zostanie spełniona. Ja już nie kładę tu nie chodzi tylko o to, czemu się sprzeciwiamy. Tu chodzi o to, za czym się opowiadamy. Chcemy budować dobrobyt, bezpieczeństwo, pokój, żeby każdy był traktowany z godnością dobra. I szacunkiem. O to nie mogę tu przegrać. Na całym świecie. Trudno nie porównywać tego przemówienia z tym wygłoszonym w Warszawie. Może tu przegrać, bo ja jestem słaba w tą gierkę. Gdzie w tą mapkę, Boże, mapę. Policjant na prowadzeniu. Drogówka wygrywa. Musimy uruchomić zapędy autokratów. Pamiętajmy, że próba tej chwili jest próbą wszechczasów. Rok później Biden mógł triumfalnie ogłosić. Test, któremu Putin poddał demokratyczny świat, został zdany. Koalicja 50 państw Zachodu wspiera i będzie wspierać nie, Ukrainę. Policjant to wygra. Nie udało się jej podzielić. W sumie drogówka, ale dobra. Ukraina walczy i będzie walczyć, co amerykański prezydent usłyszał w czasie swojej niezapowiedzianej podróży do Kijowa. Spadł? I po tym, co tam zobaczył, zapewnił, że do zwycięstwa nie. Jest jeszcze co prawda długa droga, ale jest ono przesądzone. Ukraine will never be
Ukraina nigdy nie będzie zwycięstwem Rosji. Nigdy, bo wolni ludzie odmawiają życia w świecie bez nadziei i ciemności. Jest! Biden postawił bardzo wysoką poprzeczką. Znaczy on już mówi otwarto o demokracji, jest. O wolnej Ukrainie na zawsze. No. Biden zdaje sobie sprawę ze znaczenia wojny. Nie wiem, która to krąża, ale na pewno druga albo trzecia. Pierwsza. Wyprzedaż biura do minus 40% dane produkty. Dobra, mamy spina. Demokracja, która ma problem z praworządnością. Światowe media szeroko komentowały podróż amerykańskiego prezydenta. Dobra, nie wiem, co tu będzie masakra, nie wiem, ale przynajmniej 10 żetonów. Podkreślały też, że z Warszawy prezydent Biden wysłał jasny sygnał do Putina. Dobra, nie biorę. Nie ustanie. Nie miało to przemówienie tonu, patrzę, ale nie, dobra, to konfrontacyjnego. To ponowne. NATO nie chce wojny. Albo weźmy tutaj. Wojnę prowadzi z polityką Putina. Autokrata rozumie tylko jedno słowo. Nie. Po roku rosyjskiej zbrodni Biden dał Ukrainie i wolnemu światu nadzieję na koniec wojny i zwycięstwo demokracji. Katarzyna Kolenda-Zaleska. Nie. Byli głównie Polacy, ale słychać było też ukraińskie i angielskie. Nie umiem tego. Przyjechali z Polski za granicę, różne mieli powody do oczekiwania. Wielotysięczne tłumy w ogrodach zamku królewskich od 15 czekał na wystąpienie Joe Bidena. No i to jak? Chcieli być w miejscu, w którym dzieje się historia. Co to się stało? Niezależnie od tego, jaki był powód tego, że przyszli wczoraj przed Arkady Kubickiego w Warszawie. Chcę po prostu im podziękować. Nie wolę tego. Nie usłyszeć, co oni powiedzieli dzisiaj. Lecieć. Niezależnie od tego, czy są młodzi, czy nieco starsi. Nie. Staramy się być zawsze tam, gdzie dzieją się rzeczy ważne i rzeczy historyczne. Wszystkich połączyło uczucie, że biorą udział w historycznym wydarzeniu. Uważam, że dzieje się tutaj coś bardzo ważnego. Wszyscy oczekują jakiegoś wyjątkowego działania. I dlatego, skoro zaproszeni byli wszyscy Polacy, jeszcze przed 15 ustawiła się długa kolejka chętnych, by osobiście usłyszeć, co prezydent Biden ma do powiedzenia w Warszawie. Ja też przegram. Myślę, że jest to ważne, bo w tej trudnej sytuacji musimy się trzymać razem. To właśnie na to, na słowa o jedności, wspólnocie i wolności zwróciło uwagę wiele osób. Ja jestem bardzo wzruszona. Także, a chyba nawet przede to wszystkim już po mnie, ja to przegrałam. Właśnie w Polsce znaleźli schronienie w czasie, wybieram gdy w domu toczy się wojna. Jestem bardzo wdzięczny na przykład narodowo-polskim Polakom za to, co oni robią, że przyjmują nasze ludzi. Przeszłam! Ani Polakom, ani Ukraińcom tego nie trzeba przypominać, ale ci, którzy słuchali przemówienia, mówią, że podkreślając polsko-ukraińską przyjaźń i pomoc, Joe Biden tchnął nową nadzieję w to, że wygrana Ukraina jest w zasięgu zjednoczonego zachodniego świata. Erka, będzie rok za chwilę, a naprawdę jeszcze jest o co walczyć. Myślę, że to jest przesłanie dla całego świata. I w Moskwie także... Jakie fajne. Wysłuchać słów prezydenta przyjechali nie tylko z Warszawy. Trafiające do ludzi. Dobra. Nawet nie tylko z Polski. Byliśmy dumni, że pojechał do Kijowa. Lisa i Alex są Amerykanami. Wiózł do Ukrainy pomoc humanitarną. To jest najlepsza mapa. Się, że przejeżdżają przez Warszawę w dniu wizyty Joe Bidena. Tu trzeba zbierać pieniążki. Ja wiem, jak zrobić. Byłem pod wrażeniem. To był ogień. Czasami ja mówi się, że on się zdarzenie, ale dzisiaj naprawdę zrobił mapę, dobrą robotę. Jako Polak, nie jako Europejczyk, czuję się dzisiaj bardzo nie bezpieczny. Nie o się znam. Dzięki właśnie dobra, takiej wizycie. Na inne mapki. Wszyscy pytani on przez nas uczestnicy spotkania dotrę. Mówili o wydarzeniu, które zapadnie im w pamięć na długo. Choć mało kto ma do tego prawo. Ja muszę szybko zbierać, bo mogę przegrać, dzieci, mogę się nie dostać do kolejnej rundy, to muszę bardzo uważać. No cóż, tak jak się może czuć osoba, kiedy jest 5 metrów od najlepszego polityka na świecie. Michał Tracz, fakty. Hop. Dobra, trzeba jakoś tu. Teraz. 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 Mogę tego... Są nie przez nie jeszcze tu wlazłam. Szczęście. Dobra, let's go tutaj. Mam nadzieję, że tu jeszcze żadnych osób nie było, ale widzę, że były. No Boże, bo strzelają jak szalone. Ej, właśnie, bo tu jest ta... Rok po uznaniu przez Rosję samozwańczych republik ludowych Donieckiej i Ługańskiej. Pieniążkami. Łączymy się teraz z Andrzejem Załuchą, który jest ja kierownik nie wiem, Katarzyną ile Górniak, to już mają. Andrzeju, dobra. Czy wiemy, jak wygląda ukraiński jest atak na te rosyjskie pozycje? Ukraińcy podali nazwy 8 miejscowości na terenach okupowanych, które zostały zaatakowane, no nie, ale w miejscowości takich miejsc mogło być znacznie więcej. Celem były punkty dowodzenia, składy z amunicją, a także budynki, w których Rosjanie rozmieszczali swoje oddziały. Ja mogę tu przegrać, bye bye. Oczywiście podobnych ataków
ataków z użyciem rakiet, precyzyjnych rakiet z wyrzutni HIMARS było w ciągu ostatnich miesięcy wiele, ale tym razem niektóre pociski w kilku miejscach eksplodowały znacznie ponad 70 km od rosyjsko-ukraińskiej linii frontu. Tam się da wejść na górę? Że Ukraińcy prawdopodobnie użyli nowej amerykańskiej amunicji do wyrzutni HIMARS o zasięgu 150 km, czyli o zasięgu dwukrotnie większym niż to, czym dotąd Ukraina dysponowała. To bardzo ważne, bo teraz Ukraińcy będą mogli atakować cele znacznie dalej i znacznie bardziej groźne. No i odpadam, dobra. Idziemy się w kolejnej rundzie. Dobra, jesteśmy i zaczynamy kolejną rundę. Tym razem normalny grze. Ofensywa, której wszyscy się obawiali, ale niewielu jej teraz nie wierają. Przepraszam. Dobra. Średnio lubię tę mapę, nie umiem tych trików nawet. Wiem, że to fizyka tam zrobi. Na przykład wejść na młot, ale to w innej grze. Gdzie na mapie było. Nie, ktoś mnie popchnął. Najgorzej, ja chciałam trika zrobić. U jednego tu umiem. Chyba nikt mnie nie pozwoli na zrobić. Dobra, go. Go! O! Pomogło mi, ale nie potrzebuję pomocy. Oj, chciałam skoczyć na piłę, ale dobra. Przejdę? Będę jako pierwsza? Nie. Będę jako druga chyba, trzecia nawet. Bum! Byłam druga. Dobra. Także może się okazać, że i jutro w Ukrainie nie. A ty jeszcze emotkę sobie puścił. Jest napięcie, ale Ukraińcy mówią, my także. Myślałam, że jest 5 osób dopiero. Ale oni się w grupie ustawili. Boże. Dobra, ale to są boty. Alternatywna rzeczywistość, tak? Najlepiej dobra, jaka będzie mapeczka teraz? Putina na stadionie na Łużnikach w Moskwie. Super slajd. Obrońców ojczyzny. Mam nadzieję, że początek mi wyjdzie. Konfrontacyjny nie dawał żadnej nadziei na pokój. Zachód wspierający Ukrainę to jego największy wróg. Teraz. Rosja testuje swój nowy międzykontynentalny pocisk balistyczny Sarmat. Dobra, let's go. I zawiesza. Kanie trochę to pomaga, ale nie umiem tu trików, to jest akurat przypał. Ale dobra. Go. Będziemy się bardzo uważnie przyglądać, jakie praktyczne kroki podejmie teraz Rosja. Jak mnie latuje? Telewizja CNN zakończył się niepowodzeniem. No kurde, jeszcze mój brat napisał na TikToku. Podczas wczorajszego przemówienia przed zgromadzeniem federalnym. Nienawidzę mojego brata, ciotecznego oczywiście. On jest rodzony. No nie, nie przejdę. Jakby to był finał, to już po mnie. No dobra, z tym druga. Nie dając żadnej nadziei na pokojowe zakończenie wojny. Przejdzie. W tej chwili toczy się bitwa na naszych historycznych granicach. Dobra, bitwa dla naszych ludzi. Ty prowadzą ją tacy sami odważni wojownicy, jak ci, którzy stoją tutaj, teraz obok nas. Ej, on ma nowy bet. Bohatersko, odważnie, dzielnie. Jesteśmy dobra. Z nich dumni. I na ich cześć i trzy okrzyki. Hurra! Błagam, żeby blog dasz, proszę, blog dasz na finał. Blog dasz albo Lavaland. Próbuję przekonywać swoich rodaków, że Rosja nie potrzebuje Zachodu. Alternatywą dla zerwanej współpracy z krajami zachodnimi nie. Ma być coraz bliższy sojusz Rosji z Chinami. Dziś w Moskwie był szef chiński MSZ. Tej mapy, to... Oj, jeszcze wpadłam. Dobra. Współpraca Chin z Rosją konsekwentnie się rozwija. Nie pozwolimy, aby Stany Zjednoczone ingerowały w nasze kontakty. A gości sobie robi trika. Co nam wolno, a czego nie wolno robić. To już po mnie. To bardzo czytelna aluzja do amerykańskich ostrzeżeń o przekroczeniu czerwonej linii w razie, gdyby Chiny zdecydowały się zaopatrywać Rosję w broń. Przepraszam za brzydkie słowo, ale masakra to mnie już nie obchodzi. Wolę zginąć. Wolę przegrać niż to. Teraz byłam, teraz nie jestem. Sprawa chińskiej byłam, broni dla Rosji, napięcie wokół Tajwanu i jestem słaba w tą mapę, mega słaba w tą mapę. Wszystko to sprawia, że stosunki amerykańsko-chińskie są obecnie bardzo złe. Rosyjsko-chińskie jestem mega słaba w tą mapę. Wydaje mi się, że jednak jest to coś więcej niż tylko taktyczne zbliżenia. I no, wychodzimy i zaczynamy kolejną minutkę. Wspólne rozumienie zagrożenia, które płynie z Zachodu. Jeszcze reklamę, oczywiście głównym wrogiem na poziomie retorycznym. No i
Chiny do tej pory nie potępiły rosyjskiej inwazji, a Xi Jinping od wybuchu wojny ani razu nie rozmawiał z prezydentem Wołodymyrem Zełańskim. Dobra. Może kilka razy znaczy, klejnotu, Boże, jaki żyton. Szampustu w głowie, fakty. Dobra. Patrzą na otwieramy spina. Szkoda, że nie można. Przedsiębiorcy nie dowierzają. Dobra, otwieramy spina. Takiego, ale takiego. Dobra. Dużo tańsze niż przed wybuchem wojny. Rachunki co najmniej kilka razy wyższe. A rząd próbuje przedsiębiorców przekonać, że bardzo im pomaga. Nie! Prawie była legenda. No dobra, zaczynamy kolejną mątkę, ale prawie. Dobra, let's go z kolejną gierką i to będzie ostatnia. W tym odcinku może nagram jeszcze jeden filmik z Stambergaja, ale nie wiem, bo już się kończą serię u mnie, to... Tylko zagaz, co można było rozumieć rok temu, kiedy po Rosji na Ukrainę. Będę musiała sobie nagrywać? To prawie 340. Uda się plan lekcji, nie jest dodatkowo. Nie cierpię, jak się plan lekcji w szkole. Jeszcze podobno mają być automaty w szkole? Bo nie ma, bo to jest katolicka szkoła. Nie cierpię katolickie szkoły. I się chce przenieść normalnie do dwójki, do nas. No nie chcę, zależy gdzie mieszkam. Ale powiem, że tylko pod Warszawą mieszkam. W styczniu, gdy pokazywaliśmy, że państwowy monopolista chwalił się gigantycznymi zyskami, a przedsiębiorcy płacili za megawatt godzinę gazu prawie 800 zł. Okazało się, że cena można nagle obniżyć o ponad 19%. No nie! I tylko tyle. Wyjątkową bezczelnością było obniżenie ceny o 19% dla małych i średnich przedsiębiorstw. O Jezus Maria! Dobra, jestem ponownie bardzo sieczka świta, ale dobra. Ping. 250. Tymczasem do końca marca Orlen planuje utrzymanie stawki dla biznesu na poziomie 640 zł. Ale widać, że mamy takie dwa skiny. O Jezu, co nawet te dwa początkowe skiny. Biedaki. Dobra. Nie tylko zmiany ceny. Chęć na pół finał. Tak, to znaczy, ile płacić za ryzyko i jak sprawić, żeby ta opłata za ryzyko była jak najniższa. Dobra. I monopol ze strony państwowych spółek. Nie trafiłam, ale dobra. Nasi europejscy partnerzy, którzy mieli znacznie bardziej zliberalizowane rynki. Monopol to wysokie ceny, ale Łokik, jak możemy przeczytać, zajmuje się m.in. ekspresami pokarmu akcji Usima, niebezpieczną elektroniką, złową na rynku odpadów. Gdy pytaliśmy, czy zajmuje się monopolem gazowym, dostaliśmy odpowiedź, dobra, że skakujemy do żółtego, bo mi się wydaje, że będzie tak szczęśliwy. Do Łokiku. Aby odniósł się wiedziałam. Do problemu, dominują cię pozycji na rynku dostawców paliw płynnych i dostawców gazu. Ten najgorzej z tymi mokrami, szczytkami raczej, bo jest jeszcze raz dobra, petardę skończyliśmy. Konkurencja to niższe ceny dla obywateli, ale i niższe zyski państwowych spółek. Ale zdążyłam. O Jezu, człowiek ma najsłabsze auto. Pracodawca zaprosi kogoś na kontrolę automatem. Od wczoraj ma takie prawo. Co więcej, kontrolować a ten używa sobie trika. No. Dobra, jestem druga. Przepisy są dość skomplikowane. Warto więc poznać wszystkie pracownicze prawa i obowiązki. Adrianna Otręba. Pan Łukasz od 7 lat pracuje w firmie lekarskiej i nie wyobraża sobie pracy pod wpływem. Jak młody stażer, taki starszy stażer musi być trzeci w restorisku. Podobnie myśli pan Jakub, ósmy, menadżer sprzedaży. Dobra. Czy pan poddałby, albo czy już poddaje się? Dobra. Nie poddawałem się jeszcze. Nie było okazji, no jak widać, błagam, blog dasz. I pana Jakuba, do ręki nowe narzędzie, a konkretnie alkomat. Pracodawca będzie teraz mógł, nie musiał, przeprowadzać kontrolę przyszłości pracowników. Tak. Ucieszył się, że to, co dotychczas chciał robić, teraz to może robić to... Zgodnie z prawem i nie musisz tego człowieka tłumaczyć. Kontrola będzie miała największe znaczenie tam, gdzie narażone jest życie czy zdrowie innych pracowników albo klientów. A tak jest m.in. w branży transportowej, budowlanej czy przemysłowej. Zawsze zwracaliśmy na to uwagę, a w poprzedniej sytuacji nie zawsze mogliśmy to badać tak, jak byśmy chcieli. Poprzednia sytuacja rzeczywiście nie dawała aż tak szerokich możliwości. Przepisy nie pozwalały pracodawcy regularnie kontrolować pracowników, a jedynie pracowników wtedy, kiedy było podejrzenie co do
zdrowym stanu nietrzeźwości. Zasady kontroli trzeźwości mają być uregulowane, na przykład w obwieszczeniu czy regulaminie pracy. No. Analogiczne zasady obowiązują w przypadku kontroli obecności narkotyków. Akurat. Problemy pojawiają się wtedy, kiedy pracownik odmawia wykonania badania. W takiej sytuacji przepisy przewidują możliwość Jak my tu wytrzymamy 6 minut, to ja się mega zdziwię. Do tego wskazane głównie. Mega zdziwię, jak to wytrzymamy 6 minut. Gdy okaże się, że pracownik jest pod wpływem, jego szef ma obowiązek odsunąć go od pracy. O nie, pszczółka chyba nie przejdzie. A umieści w aktach osobowych pracownika. Jest też taka lista kar. Kara nagany, kara upomnienia, także kara finansowa w przypadku spożycia alkoholu. No i na samym końcu ewentualne rozważenie rozwiązania umowy bez opowiedzenia. Ja bardzo nie lubię tego. Ja nie wiem, jak to przełazić, to jest dla mnie trudne. Kto woli grać na komputerze, to woli, ale ja wolę grać na telefonie. To dopiero dobra, zagramy sobie jedną tego i kończymy. Będzie ostatnia gierka. O Jezu. Zarówno z jednej, jak i prawie z drugiej choroby. Kluczowa była terapia przeszczepu komórek macierzystych. Brena Takijowska. Ale dobra. Od ponad 40 lat wymyka naukowcom wirus HIV, gdy dostanie się do organizmu, już w nim zostaje i nieleczony upośledza odporność. Więc gdy udaje się go pokonać kolejnemu pacjentowi, naukowcy, lekarze i chorzy wstrzymują oddech. Boję się, że przegram na przykład miałam na półfinał, i prawie nie przeszłam. Dla pana Marcina każda taka informacja jest tak ważna, jak codziennie przyjmowana tabletka. Od 2 lat żyje z HIV. Nie. Jezu, zmiotło mi łeb. Pani mi zmiotło. Oj. To są zawsze takie elektryzujące wiadomości, bo my głęboko wierzymy, że zakażenie HIV będzie chorobą leczalną. Zakażony HIV pacjent z Düsseldorfu zachorował także na białaczkę. Życie uratował mu przeszczep szpiku, ale od wyjątkowego dawcy, który posiadał bardzo rzadką mutację białka. Był to szpik na... Muszę to przejść. Natomiast sprawia, że wirus nie jest taki szybciutko przepisany na człowieku. Czyli poza to na pewno ekscytujące wyniki, ale nie rozwiązanie dla wszystkich żyjących z HIV. To terapia dla żyjących z wirusem i jednocześnie cierpiących na nowotwór. Jeszcze jest obarczona ryzykiem wystąpienia bardzo groźnych, zagrażających życiu powikłań, a większość naszych pacjentów to są osoby, które funkcjonują w bardzo dobrym stanie zdrowia. Pod warunkiem, że się HIV szybko wykryje, robiąc testy na jego obecność, co możliwe, że może być jutro jakiś szorcik ujarzmiający wirusa. Ale nie wiem jeszcze, czy będzie jakiś filmik, na przykład Stuki Boki, Robloxa, Stambla. Nie wiem, ten musi... Trzeba wiedzieć, Tomasz Siara o tym, że ma HIV dopiero się 20 lat temu. Kurde. Czerwony nick. Jak on ma czerwony? Umiera na AIDS, czyli na to późne... Oh my god, to ja gram z proszem. Bo ma emotka, ja nie cierpię. Płaćcie te leży. Dobra, jesteśmy tu. Dobra, jestem z powrotem. Musiałam coś zrobić. Są dzieci, których rodzice zginęli. Są takie, którym rodzice nie są w stanie zapewnić dobrej opieki w czasie dobra. Wojny. Dobra. Przechodzimy do półfinału w tej chwili. W mieście mamy ponad 250 takich maluchów. 24 minuty, dobra. Bo odważna na półfinał? Nienawidzę tej mapy, mogę łatwo przegrać. To wspaniali ludzie. Pracujemy tu 24 godziny na dobę. Gościu, no! Wiele dzieci w tej wojnie są zabijane. Musimy więc zrobić wszystko, by ratować każde życie. Bo życie każdego dziecka jest ważne dla przyszłości Ukrainy. Kopnął mnie, czy co? Czy mi się zdawało? Jedną z opiekunek, która chce pokazać nam, jak wygląda ich dom. Odmalutki się. Nagle wyją syreny. Przechodzimy. Ale połączył się teraz. I teraz idziecie do bunkra, tak? Tak, do bunkera. Siad peryon wszystkich dzieci i bierzemy w bunkeru. Dobra. Spuszczajcie się. Dobra, teraz będzie finał, ale nie. To już po mnie. To już przegram. Przegrałam już to. Wszyscy bierzecie psy. Bać ten płot. Nie ten!
teraz, no ludzie, czego do mnie piszecie? Raczej wysyłacie coś. I to też ich codzienność. No nie, Wiedźmier wygra. Wiedźmier wygra, Wiedźmier. Wiedźmier to wygra. Wiedźmier to wygra. Kurde, Wiedźmier to wygra. Takim jak Anna. To są te niezapomniane. Ale już widzimy, że wygrał. Anna to Polka od lat mieszkająca w Stanach Zjednoczonych, gdy wybuchła wojna, chciała pomagać. Tu dotarła dzięki znajomym, a wraz z nią wsparcie od amerykańskich darczyńców. To oni finansują budowę. Wiedźmier wygra. Ała. Pomoc humanitarną. Ała. Trzeba je przebrać. Tu jest Wiedźmier. Trzeba je nakarmić. Co? Tak jak przy małych dzieciach. To kto tam wygra? Jak się od razu uśmiechasz. Tak. One są. Jak chcesz wiedzieć, kto wygrał? Tak. Aha! Były dwa Wiedźmiry? Dobra, zagramy jeszcze może jedną rundkę. Twój telefon doładuje się. Dobra, jesteśmy, gramy teraz normalną rundę. No dobra. Jaka będzie początkowa mapa? Bym chciała tą z autami, ale dobra. Co tu można poradzić? Taka mapka jest? Dobra, let's go. Tu bije serce. Prawie! Mogę. W niedzielę o 17:30 w jedynce. Dobra. Let's go tu. Tu? Nie. Ja nie umiem strasznie tych trików. Ja bardzo tych trików nie umiem zrobić. Nie. Wiedźmir? No ja mam tych Wiedźmi dosyć. O Jezu. Mam nadzieję, że to przejdę. Nie. Jest. Mam nadzieję, że to przejdę. Bo jak tego nie przejdę, to ja zlikwiduję sobie. Teraz oszczędności szok w Kauflandzie. Dojechałam. O Jezu, beka z tego jest. O nie, przegrali, dobra. Ale mega beka była z tego. Dobra. Ale fajny pierniczek, nie zauważyłam go na początku. Przegrałam. Nienawidzę tej mapy. Nie będę nienawidziła. Dostarczający produkty finansowe. Jezus Maria. Rzuć mnie tam. Rzuć mnie tam. Rzuć! No nie rzuć mnie, ja już to... Bye bye, ludzie. Bye bye. Nie! Sorry, ale no jak powiedzieć, taki film u mnie leci. Możecie go znać, on jest bardzo popularny. Dobra, ale mogę to już i tak nie przejść, tak mi się wydaje. Mogę tego nie przejść, bo już jedna osoba jest na mecie. To ja mogę tego nie przejść. Mogę nie przejść. Ten nawet ludzik może nie przejść. Tak mi się wydaje. Dobra, wybieram środkową. W sumie. Nie! Dobra. Widzimy się jutro na odcinku. Możliwe, że z Robloxa. Nara!